Dzisiaj mamy łatwą, szybką i przyjemną rzecz. Będzie bonus. Zostańcie do końca, bo zrobimy opaskę taką, jak ja mam na głowie. Zrobimy taką opaskę. A później, ponieważ dowiedziałam się, że ogląda nas dużo dzieci, albo prowadzicie też warsztaty w świetlicach dla dzieci, takiej wczesnoszkolnej. I powiem Wam, Dzisiaj w ramach y, bonusa będzie opaska z uszami myszki Miki. Okay? Więc y, teraz robimy taką opaskę y, ciotki klotki, jaką ja mam na sobie. <laughs> A potem zrobimy coś zabawnego coś, co może się przydać na y, jakąś fajną imprezę y, y, coś na wesoło i dla dorosłych, i dla dzieci. Najważniejsza do zrobienia opaski jest tkanina, bo prawdę mówiąc kawałek tkaniny, jakieś apaszki możemy sobie zawiązać na głowie i mamy już opaskę, prawda? Jeśli chcemy nadać jej jakiś kształt, to nie jest żadną tajemnicą, podałam co przygotować w materiałach. Potrzebny jest nam drucik, czyli drucik spowoduje, że tutaj będziemy miały takie te... No, f, m, co. Taką uformowaną kokardkę, tak? Te odstające, mm, jak to nazwać, czułki. I co? I opaskę można oczywiście uszyć. To zajmuje czas, wymaga też umiejętności. Mm, jeśli ma się umiejętności i maszynę do szycia, to nie zajmuje dużo czasu, ale na przykład, już ciężko siedząc sobie na RODOS, yy, zrobić opaskę yy, na maszynie do szycia. Opaski, które ja robię, słuchajcie, naprawdę robię bardzo szybko i można ich zrobić sobie wiele i nie przejmować się. Yy, jak się, nie wiem, zniszczą, ubrudzą, szybko można zrobić drugą. Natomiast yy, zrobiłam test i. Ta opaska sklejona, o właśnie tutaj, to jest, ta ma takie dłuższe, to Wam też zaraz powiem, ale tą, tę opaskę, w której widziałyście mnie na zdjęciach, że. Tak, możesz pokazać kamerę z góry, to ja tutaj wyjaśnię. Opaskę, w której widziałyście mnie na zdjęciach na Mazurach. Pływałam w niej w jeziorze, później ją uprałam. I rzeczywiście klej nie puścił, trzyma się. Zobaczcie, trzyma się. Tutaj jest ten szef, pokazuję wam. Rozkładam to. To jest sklejone w ogóle bez szycia i było prane wodą z mydłem. Ręcznie prałam i się trzyma. Nie rozkleił się ten klej. Także jest, mogę go polecić, to jest ten klej. Nic z tego nie mam, ale używam go, więc wam mówię. Taki uchu, tekstyl. Hmm, tego kleju do tkanin używałam. I teraz od razu, zanim zaczniemy robić naszą opaskę, to Wam wytłumaczę, że y, długość tkaniny, którą w tej chwili przygotujemy, y, nie Jarek, jeszcze, jeszcze ta kamera od góry, bo ja chciałam tu coś wytłumaczyć teraz. Długość y, tkaniny, z jakiej będziemy robiły opaskę, y, nam później y, mm, od tego jest zależne, jak y, długie mamy tutaj końcówki. Te są naprawdę długie. I robiłam to z tkaniny, która miała prawie metr długości. Ja mam dość małą głowę, więc aż takie wielkie te czułki, te wąsy takie wielkie mi y, y, utworzyły się z metrowej długości tkaniny. No, trochę oczywiście odeszło na te y, y, założenia. Tkaniny, złożenia. I teraz z tego mogę sobie uformować, nie wiem, kokardkę, czułki, ślimaczka, wszystko co sobie życzę, prawda? Natomiast ta druga opaska, i ja chyba ją teraz zdejmę, żeby wam pokazać. Okay. Przecież zrobię sobie za chwilę drugą, to nie muszę cały czas w tej siedzieć. Ta druga jest zrobiona z materiału długości 85 cm. 85 cm, i te końcóweczki do mojej głowy wyszły takie króciutkie. O, tutaj. Natomiast myślę, że dzisiaj tak optymalnie zrobię to z 90 cm, czyli wyjdą odrobinkę dłuższe. Ok. I jaka tkanina? Tkanina. Już, dobra Jarek, pokazałam co chciałam. Tkanina. Yy, Praktycznie dowolna, no wiadomo, że nie mega gruba i sztywna, nie obiciowa, ale już z jakichś zasłon, które skróciłyście i został Wam pasek 20 cm, to, to, już, to już się może przydać. Może być to nogawka dżinsów, może to być bawełniana, bawełniana jakaś końcóweczka czegoś, no słuchajcie... 90 cm na jakieś 16-17 szerokości to jest odcinek potrzebny na zrobienie opaski. I można do tego wykorzystać jakąś starą chustkę. Jeśli nie chcemy jej nosić jako chustkę, można ją pociąć. Można to zrobić z jakiegoś tam sobie prześcieradła. To może nie, bo można. No, dobra, obrusa. Tu mam jeszcze jedną opaskę, którą po prostu skleiłam na prędce z resztki materiału. Tak, poproszę górną kamerę na chwileczkę. To, to jest, znacie tą, tą tkaninę w ptaszki. To był ostatni już kawałeczek, już nie mam jej więcej. Ostatnia rzecz, którą z niej zrobiłam, to właśnie taką opaskę, ale bez drutu, taką mięciutką, dokładnie na kształt, na rozmiar mojej głowy, więc ona jest po prostu taką zamkniętą. Obręczą. Nawet tutaj, zobaczcie, nie rezygnowałam z tej końcówki. Robimy! Zaczynamy robotę. Okej, okay. słuchajcie, mam tu fantastyczną, przepiękną tkaninę, którą bardzo lubię w takie sobie łosie. No nie będzie ich, jak to wykombinować, żeby było je trochę widać na opasce? Poczekajcie, niech ja sekundkę się zastanowię, zanim przytnę materiał. Bo właściwie w tej opasce ten przepiękny pomarańczowy kolor, który mi się bardzo podoba, to mi wyszedł z tyłu. Yy, przód jest z białym. A, a I Beata ja Beata jest? Cześć, Beata. Dobra, nie będziemy Jarku w tej chwili już ze wszystkimi się witać. I bardzo, Beata. Wszystkich was serdecznie witam, ale, ale róbmy tę naszą robotę. Jakie kolory ja bym chciała mieć, żeby ona się hmm. różniła od tej poprzedniej? To teraz muszę tak wykombinować, żeby ta końcówka była na przykład różowa czyli koniec tkaniny dobrze mi się nawet to układa. No dobrze, no to słuchajcie. Musimy sobie po prostu wyciąć y, tkaninę. Ja obstawiam na moją głowę 90 cm. Myślę, że to będzie dosyć takie optymalne dla y, każdego, więc y, załóżmy, że robimy sobie 90 cm i teraz tak, moja opaska, y, ta którą tutaj mam, jest szerokości jest szerokości hmm, szerokości, jakiej szerokości? 6,5 mi wyszło 6,5 mi wyszło, jeśli doliczyć do tego jeśli doliczyć do tego dobra, nie bawmy się w te połówki, załóżmy, że 7 cm opaska pasuje mi ta szerokość, więc pewnie chciałabym zrobić podobną. 7 cm plus z jednej strony z 1,5 odejdzie, z drugiej z 1,5 odejdzie, czyli 3, czyli wychodzi mi na to, że 7 plus 7 14 i 3, 17 cm powinnam mieć tkaninę to tutaj w tym miejscu mam trochę za mało, jej jest 16 to może sobie zrobię węższą, albo wezmę drugi kawałek tkaniny, dobra. Ja jestem, jeśli chodzi o materiały, to wiecie, lubię wykorzystywać wszystko na, na maksa, ale sta, ta jest trochę za wąska. Dobra, to wezmę z drugiego kawałeczka. No dobrze, czyli szykujcie sobie, szykujcie sobie tkaninę w tej chwili taką. Dwa, y, dwa co ja mówiłam, 90 cm, 90 cm na 17 powiedzmy. To jest moja, przeze mnie y, preferowana, y, przeze mnie preferowana szerokość. Zobaczmy, gdzie bym tu miała ten wzór, Takie będę miała co chwilę wzorki. Chyba nawet w tą stronę bym to zrobiła. Dobrze. Dobrze, tylko niech te końcówki mi wyjdą kolorowe. Zobaczmy, jaka tu jest odległość między tymi moimi kolorami. Jarku, musisz mnie chyba pokazać od frontu, bo tutaj na razie za wiele nie widać. Ja sobie mierzę. 85, 90, 90, 90. Nie chcę mieć białych końcówek, a przynajmniej, żeby jedna była niebiała, tylko ta pomarańczowa. I... Muszę w takim razie zacząć z tego miejsca. Ten kawałek sobie odetnę od razu. I to jest pierwszy etap przygotowania tego prostokąta. Jak ja sobie ułatwię pracę, ponieważ muszę ją robić na siedząco do kamery i muszę i muszę. Yy, zmieścić się na dość małym stole, dlatego ja sobie w ten sposób ułatwię, że odliczę w tej chwili yy, połowę tej odległości, czyli 45 i sobie ją złożę. Yy, I sobie ją złożę. Nie wierzę, że nie przygotowałam sobie żadnego yy, flamastra. Miałam tutaj flamaster. Jest, tylko się troszkę schował. Dobrze, więc... Yy, Brzeg tkaniny i tak mi się schowa, więc taką kropeczkę na pewno mogę sobie zrobić. 45 cm, 45 cm dobra, tu i składam to na pół. Składam to na pół. Będzie mi w ten sposób troszkę łatwiej. Zapanować nad tą zabawą. Czyli ja sobie zrobiłam tak, że złożyłam tkaninę na pół. Tutaj sobie zaznaczę. Właściwie od razu sobie obecne, gdzie się kończy. Dobrze. I umawiałyśmy się na 17. Centymetrów 17 cm może jednak sięgnę. O, polinikę, dobra. To, to teraz tak. To jest. To jest taki projekt na szybko, nie wymaga jakiejś wyjątkowej precyzji. Jeśli troszkę wyjdzie coś tam krzywo. Nie będzie tego widać, słuchajcie. 17. Z drugiej strony 17. OK. Zrobię sobie tu kreskę. Ja, ja robię, słuchajcie, czarnym, żebyście wy wszystko dobrze widziały, a to i tak mi się ukryje, i nie będzie tego widać. OK. I ja teraz taką y, połówkę przecinam. Wiem, że żadna krawcowa by tak nie zrobiła, ale ja nie jestem krawcową i lubię sobie ułatwiać generalnie życie. Więc y, skoro mam mały stolik i chcę, żebyście wszystko widziały, to złożyłam tkaninę na pół, odmierzyłam potrzebną odległość i to w tej chwili tnę dwie warstwy materiału od razu. Ja wiem, że to nie wyjdzie tak absolutnie idealnie równo, ale do tego projektu w ogóle nie jest y, mi to potrzebne, żeby tak było. Można używać y, maty i noża do cięcia takiego y, okrągłego. Zawsze mi przypomina nóż do cięcia pierogów. Ale ja nie dysponuję y, żadnym specjalistycznym sprzętem krawcowej, więc y, gdybym. Y, Gdybym yy, była krawcową w ogóle bym nie robiła, słuchajcie, takiej yy, opaski bez szycia, prawda? Bo bym sobie to po prostu szybciutko wszystko uszyła. Dobrze. I co teraz? Teraz yy, ta, yy, czyli tak, mamy mamy zobaczcie, mamy tkaninę, mamy paseczek materiału, mamy pasek materiału, który po prostu ma te 17 na 90 cm. I ja teraz chcę, żeby ona była taka w miarę symetryczna, żeby podobne były te końcówki. Dlatego składam na pół i znowu będę cięła dwa końce razem ze sobą. Czyli złożyłam tkaninę na pół i teraz, uwaga Jarek, kamerę poproszę od góry. Dobra. I teraz żebyście to widziały co ja będę wycinać, to chcę wam to y, narysować flamastrem. Widać? Widać. Dobrze. To teraz zobaczcie, ta końcówka, która jest y, zewnętrzna, która się otwiera, tak? Mam tutaj dwie warstwy materiału. Y, to to będą te nasze y, wystające y, czułki opaski. I y, chciałabym je tutaj Wyciąć w takie, jakby. A jeszcze inaczej to zrobimy. Jeszcze inaczej, nie róbcie jeszcze nic. Ja muszę jeszcze jedno złożenie zrobić, jeśli ma być faktycznie tak w miarę symetrycznie. Czyli teraz mam jedną na drugą ułożoną tkaninę. Składam to jeszcze raz na pół. Jeszcze raz na pół, bo przecież jak ja ją potem mm, skleję, to. Y, tak naprawdę tę y, y, część taką. Y, no dobra, zaplątałam się w tłumaczeniu. W każdym razie zróbcie tak, jak mówię, złóżcie to na pół. I teraz te y, elementy, żeby były symetryczne, musimy po takim łuku wyciąć. I teraz tak, ja zaczynam ten, y, nie robię tego w taki ostry szpic, zostawiam tutaj. Tak, nie wiem, no powiedzmy z centymetr, centymetr od brzegu, od tego złożenia, dobrze? I yy, dopiero wtedy wyprowadzam taki, powiedzmy sobie, łuk na odległości. Ja wam to zaraz zmierzę. Nie wiem, czy nie za ostro, ale chyba będzie dobre. To jest dosyć yy, dosyć umowne, jak to chce, jak to lubi. Czyli tak, zostawiłam tutaj centymetr na tym złożeniu, a tutaj w przypadku mojej opaski na w odległości powiedzmy 13 cm 13, 14, 13 cm od brzegu wyprowadziłam taki łuk i po tym łuku będę teraz przecinać wszystkie cztery warstwy materiału. Wszystkie. ona mówi, że tą część nazywam częścią czułkową. Część czułkowa, bardzo, bardzo sympatycznie. Więc wycinamy teraz część czułkową. <grym> Dzięki za pomoc, Joanna. Bo po prostu mm, są takie momenty, kiedy człowiekowi brakuje słów. Są z nami Justyna i Danuta. Justyna i Danuta, witajcie. I słuchajcie, wycinam to. To nie będzie tak, wiecie, idealnie, idealnie wszystko y, równiusieńko. Jak ktoś jest, y, 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 któraś z was jest pedantką i potrzebuje, żeby to było idealnie, to proszę używać szpilek. Proszę sobie to wszystko y, równiusieńko poprzykładać, poprzymierzać. Y, można sobie zrobić szablon z papieru i wtedy wyjdzie na pewno idealnie równo. Ja jestem trochę taka, wiecie. Zatrzymał się nam live? Co się stało? Nie było żadnej muzyki, żeby nam wyłączyli. Jesteśmy z powrotem. Coś przerwało, prawda? Zatrzymał nam się live. Nie wiem. Jesteśmy z powrotem? Dobra, dziewczyny. Nie uciekajcie. Jesteście? Wszystko działa z powrotem. To ja czekam z tłumaczeniem Jarek, możesz dać kamerę na mnie. Jarek mówi, że na chwileczkę przerwało nam transmisję, ale połączył się jeszcze no, raz. Piszą, że już są. No dobra, no to kontynuujemy, tak? Mówiłam o tym, że jeszcze, jeżeli któraś z Was jest pedantką, to proszę sobie użyć szpilek yy, i robić sobie równiutko i dokładnie. Yy, można też przygotować papierowy szablon, odrysować i dokładnie sobie to wszystko wymierzyć i zrobić od szablonu. Według mnie nie warto, bo cała idea takiej opaski jest taka, żeby ją zrobić szybko i nie wiem, można codziennie sobie zrobić nową. Zobaczcie, jak rozłożę ten materiał, to w tej chwili mam po prostu takie. Widzicie, takie mam końcówki. Takie sobie o wieżyczki. O, jakie domki mi ładne wyszły. La, la, la. Dobra. Yy, I teraz ten materiał będziemy składać na pół, ale na razie tą lewą stroną do góry, czyli prawą zamykamy w środku, prawą zamykamy w środku, bo my to w ten sposób skleimy i będziemy potem wywlekać na drugą stronę, ok? Dobrze. Tu widać, jak ja troszeczkę nierówno to zrobiłam i tu mi wystaje trochę tego materiału. Nie, w ogóle się tym nie musimy przejmować. Ja się przynajmniej tym nie przejmuję. Bo już tak robiłam poprzednio i wiem, że tego wcale nie widać. Dobra. Czyli musimy go w ten sposób ułożyć i skleić. I teraz tak. Kto może sobie pomóc żelazkiem, to właściwie już na tym etapie, żeby mu potem było łatwiej to sklejać, może sobie już tą linię, to zagięcie na chwilę przejechać żelazkiem, chociaż później będziemy wywlekać i będziemy zaprasowywać w drugą stronę, więc też nie jest to absolutnie konieczne. Wszystko w zależności od tego, jaką macie tkaninę. Moja się dość łatwo poddaje, czyli mogę ją złożyć, z powrotem rozłożyć i robić z tym, co chcę. To jest taka gęsta bawełna i dość łatwa z nią jest praca. Jeżeli macie jakiś bardziej buntujący się materiał, to po prostu żelazkiem go, żelazkiem no dobra, dobra. To zrobimy tak. Ja jeszcze może tego żelazka nie odpalam, ale już zaczynamy sklejanie. I co w sklejaniu będzie y, ważnego? Jeżeli ktoś y, nie chce kleić, tylko szyć, no to dziewczyny, po, po, pokazuję Wam w tej chwili, co trzeba y, sobie przeszyć. Przeszyć trzeba, i teraz tak, kamera znowu z góry ponieważ y, górna kamera wszystkiego nie pokaże, to ja będę pokazywała po kawałku. Zaczynam od lewej strony. Sklejamy lub przeszywamy wszystko po kolei, od, po, od samego początku, od tego czubka, od tego czubka, czułka, od końcówki czułka, <laughs> czyli sklejamy tą część y, czułkową. Oczywiście dajemy y, klej tutaj, tak? Y, zaraz to będziemy robić, ale sklejamy i tak... Y, nie dochodzimy do samego środka, tu miałam kropkę. Zostawiamy na środku powiedzmy około, no nie wiem, maks, pewnie 10 cm 8, 8 cm. Sklejamy lub strzywamy naszą opaskę. O tutaj. Na tym y, odcinku będziemy przy, zaraz smarować klejem, ale od razu Wam mówię, że taki odcinek około 8-10 cm na środku zostawcie niesklejony. Jego skleimy później, y, jak przewleczemy całość na prawą stronę, wynicujemy tą y, y, tubkę, która nam tutaj y, powstanie, tę rurkę i... W te, tędy będziemy wkładać potem drut do środka, więc y, sklejamy. Ja zacznę od. Y, dobra, przepraszam bardzo za hałasy. Zacznę od y, tej lewej strony. Biorę mój klej do tkanin. Ja już go używałam. I po prostu. Jego tutaj jest półtupki. Pół A trochę się za dużo wycisnęło, ale właśnie co, miała, co chciałam powiedzieć, że mimo że tego kleju, właściwie ja mogę rozłożyć ten materiał i tylko tą końcówkę na razie. Tu mam zaznaczony środek, to wiem dokąd chcę prowadzić klej. I teraz, mimo że on tak dość łatwo się rozprowadza, ma fajną końcóweczkę, to ja i tak go rozsmaruję pędzelkiem, dlatego że producent napisał, że kłaść cienką warstwę i sprawdziłam to, że to jest prawda, bo jeżeli przy cienkiej tkaninie dacie grubą warstwę, to przebija na zewnątrz i wychodzi plama i nie jest to ładne. Dlatego mm, warto rzeczywiście dawać tą cienką warstwę kleju i powiem wam, że on jest bardzo wydajny. Tubka się wydawała mała, a ja na na kilka projektów już ty, tym klejem przecież co? Robiłyśmy wachlarze przed chwilą niedawno. Zrobiłam już kilka opasek. Hmm. I o już mam tu za dużo trochę wyciśnięte, no ale dobra. Pędzelkiem sobie to ciągnę. Taki brzeg, słuchajcie, ja myślę, że nie więcej niż centymetr. Hmm. Od brzegu smaruję klejem. Zostawiam tutaj ten środek, tak jak mówiłam, około tam 8-10 cm, i w drugą stronę znowu smaruję klejem. Trochę mam nadmiar na pędzlu, więc ciągnę to w tą stronę. I, i po prostu to jest taka szybka zabawa, i nie trzeba. Odpalać maszyny do szycia. Oczywiście, że przeszyte rzeczy są trwalsze. Tylko no to jest taki projekt, który niekoniecznie wymaga trwałości. Przynajmniej ja tak mam, że na pewno takiej opaski nie będę nosić latami, tylko będę chciała sobie za chwilę w następnym sezonie zrobić inną. No dobrze. Dziewczyny, piszcie, czy robicie, czy tylko patrzycie, albo co dzisiaj robicie, jeśli nie ze mną opaski, albo macie jakie macie doświadczenie z noszeniem takich opasek, bo <grywia> Ja słuchajcie teraz Ja teraz miałam takie ciekawe... Pyta, gdzie można kupić taki klej? Taki klej kupiłam w Leroy Merleau. Podejrzewam, że yy, gdzieś tam w internecie na jakimś Allegro też go znajdziesz. Nie szukałam, ale jak to się mówi, jak czegoś nie ma na Allegro, to znaczy, że nie istnieje. <ścoughs> tak gdzieś słyszałam. W każdym razie ja swój kupiłam w Leroy Merlin. I dobra. I teraz tak. Co robimy dalej? Dalej składam ten materiał, tak? Okej. Okay. I po prostu sklejamy sobie to. Na razie bez żelazka. Przyklejamy, przyklejamy. I słuchajcie, na razie nie używam żelazka. Celowo użyję tego żelazka y, za chwilę, jak przygotujemy sobie drut. Bo z tym klejem mam takie doświadczenie, że dobrze jest mu, y, dobrze jest pozwolić mu przez chwilkę tam sobie związać, wyschnąć tak y, y, samoczynnie. Po prostu przyciskam leciutko jedno do drugiego i już. Natomiast y, po, posmarowałam, widziałyście, dość cienką warstwą, y, jedną warstwę tkaniny. Oczywiście każda tkanina zareaguje inaczej. Warto zacząć od cienkiej warstwy, żeby nie narobić sobie plam i y, 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 metodą prób i błędów to robić najzwyczajniej w świecie. Przy mojej bawełnianym płótnie... To się sprawdza i teraz ja to zostawię przez chwilę, niech sobie samo powysycha, potem przejadę żelazkiem. Dobra, to co teraz z tym drutem? W zależności od tego, jakiej grubości macie drut, jeżeli czujecie, że on jest bardzo taki wiotki, miękki i cieniutki, to zróbcie sobie podwójnie. Jeżeli jest sztywny, to wystarczy jedna warstwa, bo teraz tak. Ten drut nie może nam przeszkadzać, nie może nam dokuczać na głowie, prawda? Więc on musi być jednak dość cienki. I jeśli ja mam taki drut ocynkowany, taki ogrodniczy, to jest taki ogrodniczy, najzwyklejszy drut. Nie wiem, jaką on ma grubość. Myślę, że około pół milimetra może, może ma 7 milimetrów to nie grubszy. I ja myślę, że on y, wystarczy jedną warstwą. Robiłam podwójnie z niego, ale robiłam też pojedynczo i wystarcza, więc chyba nie potrzeba, chyba nie potrzeba tego aż tak usztywniać. Ja zrobię pojedynczą warstwę tego drutu. Y, on się tak kiedyś ładnie przez to okienko tutaj wyciągał, a potem się przestał wyciągać, więc chwilę mi zajmie, zań O! Udało się, dobra. Drutu potrzebuję. Troszkę więcej niż jest y, długość opaski, czyli jeżeli miałam tą długość 90, to ja y, potrzebuję wykończyć go takimi pętelkami. Zaraz pokażę, więc y, musi być go nieco więcej. Powiedzmy, że jeśli opaska 90, to 110 tego drutu, tak mniej więcej, no dziewczyny. Aż to się pokręciło. Dobrze. Y Przypominam, jeśli tniecie drut nożyczkami, to takimi, które już są zniszczone, i tylko do takich rzeczy jak nożyczki. One już do tkaniny się nie nadają. Już wiecie, że ja zielonych używam do drutu. Dobra, to teraz co z tym drutem? Drut przykładamy sobie na długość tego, tej tkaniny rozłożonej na płasko przede mną. I tam nie widać. O, tu jest, dobra. Na razie jeszcze przez chwilę nie bierz z góry, bo to nie widać tylko kawałek. Czyli tak biorę sobie, zobaczcie, w ręce, rozciągam sobie ten drut, rozciągam sobie ten drut na długość mojej opaski i w miejscu tak. Z, na, taki, zaznaczam sobie taką długość, jaka, jaka jest tego materiału, i kciukami sobie to, hop, zaginam, że w tym miejscu będę robiła po prostu pętelki. I teraz taką pętelkę zwyczajnie już możesz dać kamerę od góry. Taką pętelkę będziemy wciskać w końcówkę po prostu tej opaski, tak? Czyli ja muszę ją w tej chwili zagiąć, o, w taki najprostszy sposób. Nawet mam trochę za dużo tego drutu, więc zaraz ja e, jego sobie utnę. OK. Utnę sobie ten drut. Teraz, jeśli bym miała przy sobie kombinerkę, oczywiście nie przygotowałam to to bym to pewnie tak zagięła jeszcze kombinerkami, zrobię to tymi nożyczkami, docisnąć, żeby tutaj nie wystawał, słuchajcie, żeby on naprawdę się tak skręcił ciasno, yy, skręcił ciasno i żeby nie yy, przebił nam tkaniny i nie skaleczył nam głowy, więc po prostu zagnijcie go tak porządnie, żeby utworzył jedną linię, dobrze? Zresztą drutu, i teraz sobie to robię to samo z drugiej strony. Tutaj miałam już zaznaczoną pętelkę. Tę długość. O! Zakręcamy sobie, zakręcamy. Jak drut jest miękki, to można to zrobić palcami. Zobaczcie, bez żadnych y, rękawiczek. Jest jedno ryzyko. Jeżeli miałybyście, a nie polecam, nie polecam, bo uważam, że jest za miękki, ale jeśli któraś akurat przygotowała drut. Aluminiowy i on jej na przykład brudzi ręce. To umyjcie, zanim zaczniecie znowu robić coś z opaską, bo, bo sobie pobrudzicie na szaro tkaninę. Dobra, dobra, to teraz tak yy, przeprasuję to. Oczywiście, chodzi o to miejsce, gdzie jest klej. Ten klej się utrwala na gorąco. Można to zrobić żelazkiem. Można to zrobić suszarką do włosów. On też będzie się trzymał bez tego żelazka, ale nawet producent podaje, że trwałość tego klejenia, jeśli chcemy tę rzecz później prać, po prostu wysoka temperatura wzmacnia tą trwałość. Także Polecam przeprasować, jeśli ktoś może. Jeżeli y, ktoś nie ma żelazka i robi ze mną opaskę, a wiem, że tam zgłaszała mi jedna dziewczyna, że tak będzie na działce, to słuchaj, y, sprawdź, czy ten klej już ci związał y, te, te dwie warstwy tkaniny. Jeżeli jeszcze tak nie bardzo, to albo poczekaj, albo po prostu przefastryguj sobie tak na szybko. Y, nawet tak, że potem wyciągniesz sobie ten, yy, tę nitkę, tak byle jak, na szybko przefastryguj, żeby po prostu ten klej się ciągle trzymał yy, tych, tych, ty, tych dwóch warstw tkanin, dobra? Bo teraz będziemy musiały zrobić coś takiego, że będzie trzeba wywrócić tą opaskę na drugą stronę, jakby wynicować ją, i nie chciałabym, żeby to się rozkleiło. No już. No już. O, i tak się ma ten. Dobra, to teraz przeciągamy na drugą stronę. Czyli przez ten środek, który tutaj. Przez ten środek, który zostawiłyśmy. Weźmiemy kamerę z góry, Jarek. Przez ten środek, który tutaj zostawiłyśmy niesklejony. Wyciągamy sobie pomalutku na drugą stronę. Naszą opaskę. To jest taka umiejętność przydatna, jak się robi na przykład y, jakieś wąskie rzeczy, na przykład zabawki, jak robiłam dla moich dzieci, jakieś y, króliczki, misiaczki. O, wiem, co kiedyś uszyłam. Je, y, mój syn sobie zażyczył, żeby mu uszyć czterorękiego. No to było trochę takiego wyciągania. Y, co jeszcze mi to przypomina? Dziewczyny, co Wam to przypomina? To jest takie trochę niewdzięczne zadanie. Zwłaszcza, że moja tkanina jest jednak dosyć gruba. Bawełniane grube płótno. Nie jest tak łatwo to tutaj wyciągnąć. Ale po trochu, po trochu, cierpliwie to trzeba zrobić. Mówię, no, uprałam specjalnie przed live'em tą opaskę, żeby sprawdzić, czy to, co podaje producent, jest prawdą. Wyobraźcie sobie, jak można łatwo łatę zrobić teraz na kolanie, <laughs> zamiast szyć przykleić, ha, ha, ha. No, chodź, tu jeszcze troszeczkę bym cię chciała wyciągnąć. No, chodź. Dobrze, y, pomogę sobie końcówką pędzla, dobra. Drewnianą końcówką pędzla. Włożę ją do środka i troszeczkę wypchnę jeszcze ten ostatni czubeczek. I jest idealnie. Zobaczcie. Fajne, ładne. O to chodziło. Dobrze. O to chodziło. I teraz zobaczcie, bo tutaj jeszcze już teraz wam to powiem. Że teraz możecie tę opaskę zostawić w, tej, w tym kształcie, jeśli to Wam się podoba i taka forma, albo szef można zaprasować na środku, tak, i wtedy mieć taką końcówkę. I to jest właściwie decyzja Wasza, i po to też przydaje się żelazko, żeby ten kształt ostateczny nadać. Czyli albo mamy taki trójkącik symetryczny, tak jak go tam sobie wykreśliłyśmy wcześniej, no, to wszystko tak wymaga chwilę sobie poukładać. Albo zostawiamy ten y, szef sklejony na boku i mamy taki fikuśny, asymetryczny. Hop, taki sobie, taką łódeczkę. No, także to już jest decyzja indywidualna, bo jedną i drugą formę już po tym sklejeniu można wyprowadzić z pomocą żelazka. Wyciągam teraz. Drugą część, drugą końcówkę. Z tymi opaskami powiem wam, to jest tak. Ja nie mam w zwyczaju często nosić opaski. Od czasu do czasu mnie nachodzi, ale zawsze bardzo mi się podobało. Podobała mi się ta moda lat. 50., 60. Podobały mi się aktorki. Sofia Loren często ma na sobie, no ona ma przepiękne włosy, wtedy był modny tapir, tak, więc wytapirowane włosy i czasem taki wielki kok i opaska. Ale na przykład Juliette Binoche, chyba w czekoladzie. Widziałyście film Czekolada, uwielbiam ten film. Też tam jest w jakiejś scenie, pamiętam, z opaską. To mi się. Zawsze u kobiet podobało, zawsze yy, według mnie tak dodawało urody. Zarówno przy długich, jak i przy krótkich włosach, albo takich właśnie upiętych w jakiegoś yy, koka. Yy, ale słuchajcie, odkryłam ostatnio osobiście i wam się do tego przyznam yy, super praktyczne zastosowanie opaski, ponieważ założyłam opaskę i zadałam szyku. <laughs> Opaska zakryła mi odrostu rewelacja. Mam to, yy, mam to zrobione. Co teraz? Teraz to już jest bułka z masłem. Wkładamy do środka drut, który już mamy przygotowany z pętelkami na końcu czyli przez ten y, zostawiony otworek, wkładamy do środka do naszej opaski drucik. Ta przygotowana pętelka jest teraz na końcu, i druga będzie z drugiej strony. I w ten sposób nasza opaska nabiera elastyczności i możemy ją sobie dowolnie uformować. Pozostaje oczywiście sklejenie tego małego kawałka przez który teraz wkładamy, więc teraz szybciutko podlewam tu kleju. Jarku, nie wiem, z której kamery to chcesz pokazywać. Proszę cię bardzo, z której sobie chcesz. Ja tutaj teraz odrobinę jeszcze wyciskam kleju, yy, czyli smaruję klejem. Hyc, hyc. Hyc, hyc potrzebuję jeszcze pędzelka, dobra? Pędzelkiem, pędzelka. A, 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 tu jeszcze, dobra? Pędzelkiem, pędzelkiem. Nie za grubo. I zamykamy tę opaskę. Zakręcamy klej. Naciągam ją, tak sobie wiecie. O, hop, hop, naciągam, żeby ona tu się po prostu. Równo mi to skleiło zgodnie z resztą. I ja chyba sobie zostawię coś takiego. Mnie się chyba to podoba. Nie będę rozpłaszczać tego, yy, czyli nie będę robiła tego efektu. O, takiego rozpłaszczenia. Nie będę robiła czegoś takiego, tylko zostawię ten szef w ten sposób. Nie, wcale mi tak. To będzie prawa strona dla mnie, to będzie lewa strona, czyli teraz, jak sobie to zaprasuję, to wiecie, co zrobię, to tak przesunę trochę drut teraz w środku palcami, żeby tu mi nie podszedł pod żelazko w miejscu, gdzie przed chwilą kleiłam. I zaprasuję ją troszeczkę specjalnie, tak że ten szef będzie yy, jakby. Przesunięty o te 2-3 mm do środka w, w przypadku mojej opaski, akurat tak mi się układa ta tkanina. Trochę chcę też wykorzystać ten naturalny, naturalny yy, układ w tej chwili i to będzie moja lewa strona. To będzie ta moja lewa strona. Tak zrobię. O. Tak. Ok. I opaska jest, słuchajcie, gotowa, bo teraz pozostaje ją założyć na głowę i uformować, tak? Wytwór moich rąk i wyobraźni będę zakładać na głowę. Wyłączam żelazko. Słuchajcie. O, chodź no tutaj. Dobra. No dobrze, czyli stworzyłam opaskę, która ma usztywnione końcówki drucikiem w środku, i teraz pozostaje. Dopasować ją do własnej głowy. Czyli tę stronę chcę mieć lewą, tę chcę mieć prawą. Uwaga, yy, aha, powinnam ją pod włosy włożyć, czyli tak, jakbym sobie kładła szalik, tak? Ok, ja robię to tak. Chcę ją mieć yy, lekko na uszach. Mam dość duże uszy i czasem yy, mam z tym problem, że po prostu je sobie troszeczkę. O, tak. Tylko teraz ja bym chciała, żeby ona była asymetryczna, leciutko, tak? Dobra, dobra. Robię to bez lusterka, ale mam hmm. nadzieję, że się uda. Ok. Dobra. Tak sobie przymierzam, żeby rozmiar y, na głowie był taki, jakbym tego chciała, i z ja ją po prostu zakręcam. Zobaczcie. Nic więcej nie robię. Ja sobie ten drut tu wykręcam. I będę mogła sobie dowolnie ją tutaj ułożyć, tylko będzie to wymagało troszeczkę pracy przy lusterku. Ale mam takie, Maciu, lustereczko, że. Dobrze jest. Pikuśnie. O, wyszedł mi ten napis. A wiecie, że mi się to podoba? Nie, nie może być napis IKEA. <słyski> Dobra, ja sobie potem przy lusterku to jeszcze poprawię, ale generalnie. Opaska gotowa. Dobra, nie kończę jeszcze. Nie kończę, bo teraz bonus. Dobrze, yy, co teraz? Teraz zobaczcie. Teraz zdejmuję tę opaskę i pokażę Wam ten bonusik. Bo na bazie tego, co tutaj już wiemy, możemy zrobić dla naszych milusińskich opaskę pod tytułem yy, myszkamiki. Yy, to jest opaska którą zrobiłam. Pamiętacie, z tego materiału miałam kiedyś spódniczkę. <laughs> miałam z tego spódniczkę. Ja robię recycling. To była spódniczka na mnie już yy, za duża. Nie nosiłam jej. A ja już nie chciałabym przytyć, więc, yy, więc po prostu spódniczka została pocięta, wykorzystana na serduszka naklejone na pudełku, jako ozdabiałyśmy pudełko po butach. Gdzieś ten live tam jest zapisany chyba, nawet wrzucony na... YouTube'a, więc można sobie tam zajrzeć. Ozdabianie pudełka po butach, polecam wam ten film. Więc z tą tkaniną się już zetknęłyście i zrobiłam to. Zaraz wam wytłumaczę jak. Więc żeby założyć taką opaskę, która jest zamkniętym kółkiem, to ja sobie zawsze robię tak, że zbieram włosy, zbieram włosy, tak, w jakiś tam kucyk coś, w rękę i teraz przełożę ją po prostu przez Włosy, bo chcę je mieć z tyłu, tak? Okej, okay. dobra. Włosy już do tyłu. Robię to wszystko bez lusterka. Jak wyglądam? Czy wyglądam jak myszka Miki? Jest dobrze. <grymny> Hej, Miki <Mickey> Mouse! <grymny> no dobrze, i teraz jak zrobić takie uszy? Takie uszy. Polecam zrobić z tkaniny, która jest y, dość sztywna, grubsza, ale dodatkowo ją wzmacniamy właśnie drutem. Czyli robimy to tak, jak y, robimy ją, tak jak to y, teraz y, przed chwilą przećwiczyłyśmy. Y, z y, małą różnicą i zaraz ją wyjaśnię. Dobrze, czyli tak. Słuchajcie, to teraz tak, moja resztki mojej spódniczki, resztki. Jeszcze suwak się ostał. Ja nie kłamię, to naprawdę była spódniczka. Yy, I co robimy? Wycinamy kółko. I szybciutko wam to. Yy, ja nie będę robiła w tej chwili całej. Pokażę Wam tylko taki najważniejszy etap i wytłumaczę, jak to zrobić. Dobra? No to dawaj Jarek. Yy, kamera z góry, tu jest moja yy, spódniczka z suwaczkiem. I tu jest. Yy, Kubek, przykładam sobie kubek i wy, wykreślam kółko, tak? Potrzebne mi są dwa takie kółka, na jedno ucho. Czyli w sumie na uszy myszki miki potrzebne są aż cztery kółka. I teraz polecam to robić z tkaniny. Yy, dość grubej, dość w miarę, w miarę sztywnej na przykład na przykład z filcu. Właśnie, może to nie musi być spódniczka lub stary płaszcz filcowy, chociaż uważam, że taki recykling to fajna rzecz. Tylko właśnie to może być. A szukam czego, szukam, szukam nożyczek. Są nożyczki. Dobra, hop hop hop, wycinam kółka po prostu. Więc tkanina typu filc. Można przecież kupić gruby filc do prac ręcznych, do majsterkowania i, i, i rękodzieła. Więc gruby filc lub wykorzystać właśnie jakąś tkaninę. Mnie się podoba, że one na przykład są w kratkę. Można poszukać tkaniny na przykład czerwona w białe kropeczki byłaby prześliczna. No, można te kropeczki też sobie namalować, jak ma się gładki czerwony filc, prawda? Albo coś ponaszywać, jakieś koraliki, kryształki. Myślę, że im więcej w to się włoży fantazji i, i, i czasu pracy, to, to może coś wyjść bardzo fajnego. Wycięłam, 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 wycięłam. Dwa kółka. I teraz. Co będę yy, yy, robiła dalej. Dalej potrzebujemy ten nasz drut. I teraz yy, wytłumaczę Wam yy, wytłumaczę Wam, co jest mi yy, potrzebne. Zobaczcie, yy, tu jest tak, yy, jeszcze na chwilę od góry, tak? Może kamera. Yy, potrzebny nam jest ten obwód yy, głowy, drut i potrzebny nam jest yy, yy, Raz i dwa obwód tego kółka, i to wszystko musi być w jednym drucie, czyli mm, sobie y, można to albo mniej więcej przyłożyć. Ja wam zaraz podam długość, którą ja mm, wykorzystam. Można to potraktować jako gotowy przepis, natomiast wiadomo, że każdy ma inny rozmiar głowy. Czasem możecie to robić dla dziecka, więc y, też będzie to. Myślę, że w ogóle same te uszy, jak wam pokażę, jak ja to robię, to same uszy można przyczepić również do gotowej już opaski. Na przykład takiej plastikowej, zakładanej, wiecie, od góry na głowę po prostu. Tyle czy jeszcze trochę, no, przepraszam was, ale niestety ten drut się. Ten drut się po prostu gdzieś mi tutaj poplątał, że on tak łatwo się nie daje stąd wyjąć. Wcześniej go wyciągałam. Łatwiej, ale kończy się na tej szpuli i coś się tam poplątało. To zobaczcie, co ja będę robiła. Ja teraz tak, mniej więcej mm, na pół składa. Czekaj, ile tego drutu jest, to Wam podam. Mój stół ma metr. To ja mam tu metr plus 20. 120 centymetrów drutu wzięłam. I teraz tak, mniej więcej na połowę. I teraz połowa to jest. Spójrz Jarku, weź jeszcze to od góry, pokaż nam tą kamerę. Tu jest połowa drutu na środku głowy, czyli rozciągam sobie około tutaj, powiedzmy, taki odcinek do środka. No dobrze, to jest około 10-12 powiedzmy centymetrów taki środkowy odcinek tego drutu około 12 cm. I w tym miejscu zaczynam formować pętlę na ucho. I jak to robię, robię to na tym samym kubeczku, który y, wcześniej wycinałam od niego kółko. Tak? Czyli zabiorę to na chwilę i teraz tak, tutaj stawiam sobie na chwilę kubeczek. Formuję kółeczko mniej więcej, po prostu, żeby to się ułożyło, ułożyło się mniej więcej kółko. Przykładam, czy to jest ten rozmiar, żeby tak y, y, był o jakieś pół centymetra, pół centymetra po obwodzie y, mniejsze to kółeczko, i po prostu tą pętlę najzwyczajniej zawijam, tak jak to robiłyśmy przed chwilą y, na końcówkach opaski. Zawijam drut i mam już jakby uformowany kształt jednego ucha. Potem w odległości tych mniej więcej 12 cm robię drugą pętlę. Tak, tutaj przy kubeczku sobie to formuję, mniej więcej takie kółeczko, żeby było. I... To nie musi być bardzo równo, on ma na, nadać sztywności tym kółkom, a nie być yy, yy, idealnym kółkiem, bo, bo tego i tak nie będzie widać. Dobrze, będzie widać tkaninę. I teraz, jak mam dwa kółka, przykładam ten drut. Muszę go wypłaszczyć, rozprostować, i wtedy yy, na Smaruję brzeg klejem, tak? I przyklejam to drugie kółko. I w ten sposób zamykam ten drut, zamykam drut między dwiema warstwami materiału, czyli tutaj już rezygnuję, jeżeli mam materiał typu filc, to on się nie strzępi i nie, nie ma tego etapu wywinięcia na drugą stronę. Po prostu wykorzystuję to kółko. Obklejam dookoła. I teraz, jeżeli cokolwiek by Wam tutaj się nie wiem, strzępiło, coś było jakieś, to można nożyczkami wyprostować i klejem wysmarować brzegi. Klej usztywni ładnie te kółeczka i usztywni te brzegi tutaj. I ono jest naprawdę sztywne. I potem to już jest inwencja twórcza Wasza, bo można po prostu okręcić tkaniną. Tutaj takim kawałkiem koronki sobie okręciłam dookoła. Te uszy można je okręcić tkaniną. Można znowu skleić taką opaskę, którą robiłyśmy przed chwilą, tylko zostawić te otwory na uszy. Słuchajcie, polecam zrobić sobie taką zabawę. Trzeba to oczywiście później dopasować do wielkości swojej głowy i na końcu zakręcić. Jeżeli robimy wszystko na klej, no to, to naprawdę nie ma żadnego problemu, żeby potem ten materiał na końcu skleić i już. Na dziś wszystko. Pokazałam Wam dwie wersje opaski, którą można zrobić bez używania maszyny do szycia. Subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia następnym razem.